Sanepid przekazał zaskakujące wieści o pierwszym takim przypadku w Polsce. Do tej pory w żadnym mieście nie stało się coś tak zaskakującego. Mieszkańcy mogą czuć się zagrożeni? Chcieli odbyć formalną kwarantannę, okazali się być zakażeni burmistrz Włodawy położonej w województwie lubelskim oraz szef powiatowego sanepidu są zszokowani tym, do czego doszło na terenie miasta. Trzech mieszkańców Śląska udało się do Włodawy, ponieważ chcieli spędzić kwarantannę w spokojnym miejscu, gdzie nie ma zachorowań. Ślązacy nie chcieli przebywać przez dwa tygodnie w najbardziej zakażonym województwie w Polsce. Trzy spośród tych pięciu zakażonych to osoby, które nie są mieszkańcami naszego powiatu ani Lubelszczyzny. Przyjechały ze Śląska i wybrały Włodawę na miejsce kwarantanny, bo nie chciały odbywać jej w centrum epidemii. Następnie udały się do mobilnego punktu pobierania wymazów i wynik okazał się jednak pozytywny, mówi szef lokalnego sanepidu. Ślązacy na miejsce kwarantanny wybrali domek turystyczny, a swój pobyt zgłosili do odpowiednich organów. Sanepid mówi wprost, że to pierwszy tego typu przypadek w Polsce. Trzech mieszkańców Śląska przeszło test na koronawirusa pozytywnie. Zakażonych we Włodawie było pięciu, pozostała dwójka to osoby zamieszkujące Włodawę, a które w ostatnim czasie wróciły z zagranicy, w tym jedna z Włoch. Z zakażonymi jechali również pasażerowie, jednak pierwszy test okazał się być pozytywny. To pierwszy tego typu przypadek przywleczenia koronawirusa do miasta, które od początku epidemii pozostawało czyste. Od momentu przyjazdu Ślązaków w powiecie włodawskim 39 osób jest na kwarantannie, 31 przyjechało z zagranicy, 8 jest pod obserwacją medyczną. Wszyscy boją się, że w mieście powstanie ognisko zakażenia. Włodawa od wschodu jest odgraniczona rzeką Bug od Ukrainy i Białorusi. Z kolei w graniczących z miastem powiatach już na terenie Polski nie odnotowywano masowych zachorowań, jedynie pojedyncze przypadki. Władze miasta miały nadzieję, że z racji na położenie oraz wprowadzone obostrzenia nadal mogą czuć się bezpiecznie. Do tej pory udało nam się uniknąć zakażeń dzięki dużej dyscyplinie mieszkańców. Mieliśmy jednak obawy, że w związku ze zbliżającymi się wakacjami może być takie zagrożenie. Wiadomo, że jesteśmy rejonem turystycznym i odwiedza nas bardzo dużo ludzi, mówi Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy. Źródło: Wirtualna Polska, następny artykuł.